dziwnej ksywce to jest człowiek znany z tego, że na filmach sypia z Gimperem, Mr. Camrus. Tak, witam wszystkich. Jakby co, u mnie ucięło nagranie na początku, przepraszam za to. No ale nieważne, nieważne, że ucięło na początku nagranie. Ważne, że linki do kanałów obu panów znajdują się w opisie. Serdecznie polecam, serdeczna JP i tak dalej, i tak dalej. 50 groszy dla każdego, który... No, 50 groszy. No, 50 groszy, po prostu 50 groszy. Oczywiście u mnie też standardowo dwa linki. Zaraz nad reflinkiem. Pod reflinkiem. Pod reflinkiem, okej, okay, to dobra. No, chciałem tutaj was dać wyżej, no ale zmusiłeś mnie. Zawsze dajesz pod reflinkiem, zawsze dajesz pod reflinkiem. Ator się nie obrazi, a musisz mieć z czegoś hajs na nowe słuchawki. Nie, bo te stare to już tak sobie, ale dźwięk nadal... Tak. Ile ty tak. kupujesz te nowe słuchawki? Łopanie! Łopanie! I pamiętaj, że ze względów formalnych musisz powiedzieć, że to są gry, które polecasz. Tak, ale to ja nie tylko je polecam, tylko sam w nie grałem. Znaczy właściwie to grałem w tą, bo wsadzam w refling do... Przestań mnie Tristana bić, ja nie chcę, żebyś ty mnie biła. Do Firefall. A nie, no to Firefall to nawet ja polecam. Natomiast wiecie, jak to u Atora, nie? Ator taki... Taki, co się Ator będzie ograniczał. Ja to tam w kilka wstawię, nie? A Firefall jest fajny. I mam w Firefallu filmik z Otien cosplay, to jest ta cosplayerka, która taka ładna jest. Firefall to ta gra typu Team Fortress, nie? Coś takiego. Nie. Nie. Ona jest podobna do Borderlandsów. A, Borderlands pojawiło mi się. Okej, to kojarzę. Widziałem już MMO. Tyle, że MMO. Weź go tu jest. Aha, czekaj, mnie tam nie było. Ja jestem tu z levelem, nic się nie ruszam z linii. Wukong ma trzeci level. Może gang. A dobra, gang. Dobra. Chcieliście, nie chcecie grupę seksu, to Ator se sam tam podziała. Masz do tego rękę. Ty. Nie każdy jest licealistą jak ty. Ja już skończyłem szkołę średnią, wypraszam to sobie. A patrz, a mentalnie ciągle spisz. W gimpasie. Ty za dużo z gimperem zadajesz. Aj tam. Jedziemy. A proszę. Pierdolił flash. Nie lubię zestawienia Gimper i pierdolił blisko siebie. Takie trochę do dupy. To tak no. trochę jak banny kuj i gruba sprawa. No bo nie tak jak banny kuj i drama, bo to by były synonimy. A najśmieszniejsze jest to, że ona zaczyna łapać trochę antyironii, dziewczyna. Ostatnio sobie walnęła na miniaturce nad swoją głową. Widziałem. Drama Queen, nie? Mogę powiedzieć, jestem dumny. Co? Jesteś gruby? Nie, chyba ty jesteś... Dumny. A, okej. W łóżku? Nie wiem. Czemu ten Timo jest taki OP? Ale nie jest. Timo jest bardzo słabą postacią. Ja po prostu dobrze nim gram. To pewnie dlatego. Jeszcze raz, czemu ten Timo jest taki OP? Ale opowiedziałem dowcip, a nikt się nie śmieje. Co to analogowe hecheszki? Analogowe hecheszki to są, czy co? Timo jest fajny, ja go bardzo lubię. Musiałbyś powiedzieć, czemu Timo jest taki dobry, bo jest Zeus. Tutaj by się wszyscy śmiali. O Jezus! To właśnie. Wypierdalaj Tristana! A, wszyscy na bocie, okej. Okay. Tak, a tamci? Ja się biję na topie i Wukong przegrywa. Jakim sobie on ma trzeci level, jak on miał większy level ode mnie? Dobra, uciekam, bo w końcu mnie ktoś zabije, choć jestem biednym małym chomiczkiem. Nie będę tu się bił z dużym piratem. I wszyscy są tacy sprawni, są w tego Lola jak... Z tego co słyszałem, jeśli chodzi o Timo, to według Lola on jest bliżej psychola. Z charakteru. Aj, że co? Timo jest bardzo blisko, jeśli chodzi o charakter psychopaty. No to bo jest bezlitosnym potworem według Lora, według prawdziwej historii. No to pasuje do pracownika ZUS-u. No. Idealnie. No.
Nie wiem, co w tym śmiesznego. W ZUS-ie nie ma nic śmiesznego. Zabierają mi co miesiąc 1040 zł. Nawet jak zarobię mniej. Au. Sprawiedliwość. No. Nie wiem, co w tym kurde śmiesznego. Jak cię koleś na ulicy skroi, to nie jest śmieszne. A jak cię skroi pani w okienku... To jest śmieszne. No. Krzysiek, ale potem będziesz miał emeryturę. Haha. Nie no, faktycznie. Dres na ulicy, który mnie kroi, nie opowiada do ciebie. Ale się mnie dzisiaj zobaczył. Ej, Tauczyn powiedział coś śmiesznego, właśnie to do mnie dotarło. Tak wyszło. Taki mamy klimat. A to nie było śmieszne. Cholera, ludzie marzli w pociągach. Te pociągi w środku pola stawały, a ta minister, taka bogata jędza, w bogatym, wiesz, w gabinecie, i taki mamy klimat. Krzysiek, zaraz coś pokażę. Czekaj, bo ta małpa mnie biła. Małpa na mojej linii ma trzeci level, co się dzieje? Tak. Idę. Main! Nie uciekaj. Patrz na tą pistolę, widzisz, czekaj. Ale co to jest w ogóle za poziom? Przecież nic nie mam na 6 levelu jeszcze. I patrzy na 50 groszy. Na 50, a nie, to 20 jest. Te, czekaj, bo te moby takie GOP chciały mnie pobić. Ty kto padł? Aha, kamer. No zagadałem się. A to nagle trzech w szakach. Przyznaj się, że gimpuś ten tego po pleckach. Aj tam, oj. Myru. O, mogę już grzyby stawiać. Co w ogóle dają te checkpointy? Jak masz oba, to masz zwiększony damage i jeszcze parę innych bonusów. Jak masz jedno, to więcej golda z każdego z last hita. Okej, spoko. Ciekawe. A jak ty masz dwa, to przy okazji oni żadnego nie mają, więc wiesz, no, nie mają golda. Więc nie mają golda. No. Generalnie dobrze jest mi. 50 groszy więcej masz wtedy. 50, a nie 50. No, mówię, że mów 50, poprawnie, no. Ja wiem... Nie dogonisz, to zostaw to. Co ty gadasz? Ja nie dogonię? Ja nie dogania. O, wieża taka samotna. Zastanawiałem się, jak dużo osób musi grać na 3x3 obecnie, ale jak patrzę na poziom tych graczy, naprawdę to musi być jakiś odłam. Nie, dużo gra, oni są zajebiści, ty się nie znasz. Kamrus, to jest normal. Steel. To, że ci powiem, że na rankedach to poziom ma. Chodźcie sobie, założymy drużynę rankingową. Ja miałem nawet diament, ale przez niegranie spadłem do platyny, już chyba nawet w trójce. Tak każdy mówi. No przecież nie grałem. Chcesz screena? Tak, ja też, ja już byłem challengerem, ale nie grałem i spadłem. Masz. O, dziękuję. 50 groszy. Czemu nikt nie przychodzi do topa? 20 mogę ci dać. To z reflinka. No dobra, mam reflinkę za 20 groszy, ale minus podatek. To nie. To lepiej Firefall. Firefall dobry replik jest. Firefall czy Firefall? Firefall chyba. Właśnie Firefall. Jestem. Firefall. Chyba Fall. To jest Fall, to jest spadać, to jest ogień spadający. Czekaj, zły pirat nie goni! Ja tam widzę. Patrz, grzybka? No no, tutaj na topie. Roman jest głupi, nie kupił głupi. Nie wiem. Przypominam, że tutaj nie ma dużego poziomu. Patrz. Macham szczepcami. Badam w szczepie z grzyb. Dobra, co tam wszyscy? Karmus. O, Kabru znowu zginie. To jest Karmus. Tu już jest mój pirat! Nie uciekaj! No! Nie miałem many, mogła mnie zabić. Ale nie zabiła. No całe szczęście! Jego biednego małego chomiczka. Ale miałem krowego laga jednak. Chciałeś mi ukraść asystę. Na szczęście nie dało się. Ty, oni się zaraz poddadzą.
O której to jest Surrender w ogóle na tej mapie? 15, 17? Okej. Okay. Ej, to nie ma Nistler Roda, o co chodzi? Bij go! Weź go zabij. Dobra, to wysyłaj blinda. Blinda rzuć. I jedziemy. Uciekaj. Sam go bij! Ja się tak nie bawię. Żyjesz, chomiku jebany. No, chciał mnie pobić, widziałeś? O, ile życia. Ej, masz fajną ilość AP i Adeator. Jak to? 69. Faktycznie. Podwójny atom. Zajebiście. Czemu nie masz czwarty level? A z nich się śmiałeś. Ale to Tristana, czwarty atom wrócił. No. Jak wiecznie ginie, to kiedy ma wbić? Myślę, że to jest takie proste. W sumie już ma piąty. Nie hejtuj. Może ona też ma refleks. Może nikt się na nich nie rejestruje. Ty masz teraz... Odbiła kogoś buffa ostrego, nie? Wiktor. Wiktor, jak się teraz zmienił? Teraz znaczy... wszystko można mu ulepszyć. Wszystkie te... Znaczy, Wiktor zawsze był mocny, tylko teraz zrobili go jeszcze mocniejszego, więc ja nie narzekam. Dobra, to jaki teraz jest? Co on teraz ma? To jebis. Wykluczyli w nim wszystkie wady i jedynym nerfem to jest skasowanie silence'a w ulcie. Nie wykluczyli mu wszystkich wad, bo dalej nie ma escape mechanizmu. Wady, które miała, nie braki, to są różnice. Wady, a braki to są różnice. Ogólnie tarcza na Q, teraz się aktywuje od razu po użyciu, a nie jak wróci. Te Q. Nie chcę umierać. Haha! Widzę, że nie jestem samotny, jeśli chodzi o ilość deadów. Hulk of Minion. No to jest twój ult, takie coś, co teraz tak biega? Tak. Dziwne. Znaczy ult taki sam jak wcześniej, tylko inaczej wygląda, nie? To się, powiem, no? Nikt nim wcześniej nie grał i nikt dalej nie gra. I bardzo dobrze, przynajmniej topka nim nie gra, przynajmniej nie dostanie nerfów. No to dla ciebie świetnie, dalej platynie? Ej, ja to bym chciał być w platynie. A ja spadłem do platyny. Pomijając fakt, że nie gram, to naprawdę świetna argumentacja. No pomijając fakt, że spadłem, bo nie grałem. Ja też spadłem do platyny, bo nie grałem, ja byłem w diamencie 1. I miałem już właśnie promocję do Challengera. Ja jeden miałeś? Tak, ja miałem, miałem promocję do Challengera. Graliśmy duo z Atorem, prawda Ator? I byliśmy no, prawie w Challengerze. To chyba bardzo dawno to było. No, ale graliśmy tak. sobie z Atorem. No, no, graliśmy sobie nie raz, tak, tak. Ator był właśnie Timo, ja byłem Wiktorem, ci staliśmy wszystko. No, ale nie graliśmy i spadliśmy do platyny. Że Ator nie grał dłużej, nie? Więc on jeszcze bardziej spadł. A, no, tak. Ty mów mi wcześniej, kurwa, że ściemniamy, żeby potwierdzał tę wersję. O, wszyscy są teraz równi. Równouprawnienie, wszyscy są równi, dziękuję. Jak bardzo dobrze, że umarłeś, bo za tą Tristanę już było 62 golda, a teraz już znowu jest 300. 62 groszy. Ta Tristana się robi pod AP? Okej, ale mógłbym zrozumieć, żeby nie była 1.10. Miał... Ale za mnie podobno to pewnie już było z 500. 500. 500 groszy. 1.500. Bij się ta oczyń, pomogę ci. Kurde. Jest... Pomagam ci mentalnie, duchowo, nie? Pewnie ten głupi ryj z głupią pałą nad głową. Ha. Jesteś zły, bo najbardziej... przyszedł i stoi ci nad głową? Cześć Tomek. No wiesz, ta oczy ma teraz ból dupy. A zaraz mi wyrosną skrzydła i... Nie, dwa miesiące temu się widział z Wimperem ostatni raz, to już przeszło. Aj tam, wrażliwy człowiek. O, uciekasz? Cześć piracie, cześć. Fuj, zostawiłem ci killa. Brąkuję. Nie, Ator, uciekaj! Czemu on nie bił? Trutka, jeżeli ciągle jest na przeciwniku, wymusza target. Bum. Ale chamstwo. Tak samo jak Ignite, wszystko inne w tym przypadku. No zadajesz po prostu komuś cały czas damage. Ale to jest chamstwo, ja się tak nie bawię. Dlatego ta wieża została przekupiona i tyle, nie będę się z nią bawił. A wiecie, że ja mam skin do Kha'Zixa, jak jeszcze nie zauważyliście, to jest Daruda Sandstorm. Chłe. Ile hajsu na niego zmarnowałeś? No i... Może mnie stać? Może refling? A na słuchawki cię nie stać, co? No, ile... bo jestem! Ile zbierasz? Ile to już lat? Widzicie? Na słuchawki go nie stać, żeby dobrze dla was... Ale na skina ma! Tak,
Odwal się, ty głupia pałko. Przestań mnie bić. He, fiderzu. Widzieliście? Ta małpa mnie uderzyła. Ej, ty! Wow! Jaki pedał! Ej, teraz będzie Tomkowi przykro, przestań! Ale co on zrobił? Zostawił mnie w środku i niech inną bierze na kurwie. No i widzisz, Ator, jak sobie grać z takimi fiderami? No nie wiem. Zaraz nam ołtarz zabiorą. Chodźcie się poddamy. Nie, kliknijcie! Co by tutaj kupić? Oni teraz nasz ołtarz wezmą, zobacz, widzisz? To się tam team. Nie ma czegoś takiego jak Rabadon w tej grze? Jest, to jest Rabadon Ozonia. Ale tak, jak taka się... czapeczka. A dobra, mam. Aha. Okej. Okay. Dziwnie się składają, ale nie wnikam. Cześć, małpo. Kurwa. Dawaj, Ator! Psychopatyczny piwo. Cześć, małpo. Susu. Nie no, bez przesady, ja go tylko zabiję. Nie powiem mu, że to dla jego domu. Czy chcesz dobrowolne ubezpieczenie? Ator, uratuję cię, przyjacielu. Ej, że sam uciekłem. Patrz, jak się zgadza. Tak się niech nie rozkarmi. Ukradłeś mi asystę, Taoczyn. No, tak, 8. Dokładnie, zabiłeś go, zanim ja go zdążyłem dotknąć. To jest kradzież asystę. Ja cię reportuję. 8. Dokładnie, to jest drugi raz w tej grze. Trzymajcie się, kochani, jak widzieliście, moc replinków była z nami, wygraliśmy. Pa, pa, do zobaczenia, hej, hej. Na razie, cześć. Trzymajcie się wszyscy, pa, pa.